Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek 10 października, a pozwólcie, że przywitam Was słowem, które jest na dziś przeznaczone. W trzeciej Księdze Mojżeszowej czytamy: będziecie przestrzegać przykazań moich i wypełniać je. Jam jest Pan. I także fragment listu do Filipian: świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota. Gdy słusznie myślimy, jesteśmy w Bogu. Gdy słusznie żyjemy, Bóg jest w nas. To słowa Augusta z Hipony. Drodzy, jest poniedziałek, krótko po świcie i pewnie wielu z nas dzisiaj tą wczesną porą musiało opuścić swój dom i wyruszyć w drogę do pracy, do swoich obowiązków. Bardzo często, kiedy właśnie tak wcześnie wstajemy, kiedy jeszcze jest ciemno, kiedy wyruszamy w drogę, na horyzoncie gdzieś na wschodzie pojawia się słońce i wtedy jest ono, jakby można powiedzieć, takim trochę drogowskazem, takim źródełkiem nadziei, który pokazuje, że wstaje zupełnie nowy dzień, który przyniesie ze sobą różne ciekawe zadania i wyzwania. I dokładnie tak samo jest w naszym życiu. My też mamy światło, którym powinniśmy na co dzień się kierować. Tym światłem jest oczywiście Jezus Chrystus, który powiedział: jam jest światłością świata. On, Jego Słowo, Jego Prawo, Jego Ewangelia, wszystko to, co nam pozostawił, jest dla nas najlepszym drogowskazem, najlepszym wyznacznikiem tego, jak żyć, jak postępować. No i szczególnie wtedy, kiedy znajdujemy się także właśnie pośród nocy, pośród ciemności naszego życia, pośród burz, które nas spotykają, to właśnie ta światłość jest tym, co pozwala nam bezpiecznie przez te mroki życia i codzienności przejść i znaleźć bezpieczne wyjście z sytuacji, które nas zastały. Ale warto też zwrócić dzisiaj uwagę na słowa listu do Filipian, który mówi o tym, że my również mamy świecić. No bo przecież oprócz tego, że sami naśladujemy naszego Zbawiciela i liczymy na to, że On właśnie jako ta światłość będzie nas prowadzić, to i dla nas jest zadanie, byśmy właśnie takim światłem byli dla innych ludzi, a właściwie tak naprawdę byśmy my odbijali to światło, którym świeci Chrystus. By przez nasze życie, przez nasze zachowanie, nasze czyny, gesty i słowa można było dostrzec właśnie tą światłość Chrystusa. I myślę, że u progu tego nowego dnia i nowego tygodnia tego właśnie możemy sobie życzyć. I tak postarajmy się żyć, by być odbiciem Chrystusowej światłości, by świecić dla innych, by budzić nadzieję, by wskazywać drogę, by dawać przykład. Wszystkiego dobrego na ten nowy dzień. Świećcie światłem każdego dnia, w każdej chwili. Do zobaczenia. Amen.